Dzień dobry, kłaniam się nisko. Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A zacznę od podziękowań, dlatego że znalazł pan czas, mimo że właśnie rozpoczyna się w Warszawie bardzo ważna konferencja hiperważnych strategów, których udało się panu zwieźć do Warszawy i rozumiem, że będziecie debatować, co zrobić po wojnie na Ukrainie. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o tym, jak wygrać wojnę, jak pomóc Ukrainie wygrać wojnę, a następnie jak nawigować, ponieważ nazwa tej konferencji to jest Arka Strategiczna, nawiązanie do Arki Noego, pierwszego stratega biblijnego, który przewidział, co nas czeka, odpowiedział strategicznie, zbudował łódź. Więc my także zgromadziliśmy wybitnych strategów, żeby porozmawiać o tym, co będzie, jak wygrać. Ale najpierw ludzi interesuje to, co stanie się z obrońcami Azowstalu. Ostatni mariupolscy żołnierze wyszli i tu się zawahałem. Czy ostatni wyszli, czy tam jeszcze ktoś został? Bo te informacje są sprzeczne. Znaczy ja nie wykluczam, że znaleźli się też wśród tej grupy obrońców tacy, którzy uznali, że nigdy nie złożą broni i będą się bić do ostatniego patronu, tak, do ostatniego naboju. Tak? Więc a co tego stanie nie się można, z tymi, którzy wyszli? Tego nie można. Znaczy, to jest tak. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest wymiana jeńców. Z wymianami jeńców jest tak, że to zawsze jest proces negocjacji. Zdaje się że zresztą, że to obiecano, że to będzie wymiana jeńców. Rosjanie. To była rosyjska obietnica, tak? No to jest pewien. My znamy siłę, wagę oraz długotrwałość słów rosyjskich, więc trzeba do tego podchodzić ostrożnie. Komitet Śledczy Rosji przesłuchuje wywiezionych z Azowstalu żołnierzy. No i bada, czy popełnili oni, to się tak oficjalnie nazywa, bada, czy popełnili zbrodnie na ludności cywilnej Donbasu. No to jest odpowiedź oczywiście na dochodzenie prowadzone przez władze ukraińskie w sprawie sprawców rzezi w Buczy i w innych miejscowościach, które znalazły się pod okupacją rosyjską na początku wojny. Ukraińcy prowadzą dochodzenie, a Ukraińcy stawiają zarzuty w sprawie zbrodni wojennych. To samo robią Rosjanie. Czyli rozumiem, że teraz czekają nas procesy po jednej i po drugiej stronie po to, żeby zaciemnić obraz, żeby pokazać, że zbrodniarze byli i tu, i tu. Chodzi także o to, żeby do negocjacji o ewentualnej wymianie przestępować na równych prawach, równych zasadach. Więc skoro wy macie naszych przestępców wojennych, to my będziemy mieć waszych. To my będziemy mieli nacjonalistów, banderowców, zbrodniarzy, nazistów, którzy mordowali dzieci w Donbasie. Tak, i nieważne, czy to są zarzuty mające jakieś potwierdzenie w faktach, czy nie. Fakty nie mają znaczenia. Panie doktorze, no to my jednak spróbujemy porozmawiać o faktach, bo dla nas pewnie jakieś znaczenie Radio one mają. Radio Muzyka Fakty. Bitwa o Donbas. Miesiąc temu ogłoszono, że to będzie coś, co przesądzi o losach wojny. No to co wiemy po miesiącu tej bitwy o Donbas? Jak patrzę na mapy, to takim gołym, niewprawnym okiem, bez lupy, trudno zauważyć jakieś imponujące postępy Rosjan. Rosjanie mają kłopot z rozwinięciem dużej ofensywy w Donbasie. W związku z tym stopniowo ograniczają swoje cele. Oczekiwania, rozumiem, tak? Tak. Po angielsku się mówi lower your expectations. Tak jest. Tak? Obniż tak. Swoje oczekiwania, to zawsze odniesiesz sukces. Więc ograniczyli swoje oczekiwania i w tej chwili próbują posuwać się do przodu małymi krokami, ponieważ nie stać ich na dużą ofensywę. Czego dowiedzieliśmy się? Dowiedzieliśmy się także tego, że brakuje im ludzi. Nawet nie tyle sprzętu. Rosjanom ludzi. Brakuje ludzi? Tak panie jest. Jeżeli straty sięgają 30 tysięcy żołnierzy. Tak, ale to jest zbliżone do tego, co podaje na przykład wywiad brytyjski, który też mówi mniej więcej, że to jest 27-30 tysięcy ludzi. Jeżeli oni przystępowali do wojny, powiedzmy, ze 160-170 tysięcami ludzi, 30 tysięcy to jest całkiem dużo. 30 tysięcy to dużo. Dobrze, panie doktorze, zwracam się do doktora Sławomira Dębskiego, szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Co my wiemy po 3 miesiącach tej wojny o kondycji Ukrainy? Rosjanie prowadzą wojnę także w ten sposób, że Ukraina nie ma gazu, nie ma ropy, nie ma benzyny, bo kupowała to wszystko z Rosji.
Ukraina w dużym stopniu żyła ze zboża, z zasianych, obsianych pszenicą pól. Nie wiem, czy one wszystkie są obsiane, nie mówiąc już o tym, jak będą wyglądały zbiory i wreszcie, jak będzie wyglądała sprzedaż tego zboża. To jest bardzo poważny, strategiczny de facto problem. Rosjanie będą dążyć do tego, aby wykończyć Ukrainę ekonomicznie, aby wykończyć Ukrainę energetycznie. Więc to, że odcięli Ukrainę od surowców, to była jak gdyby naturalna konsekwencja. Natomiast czas tutaj gra na korzyść rosyjską, tak? Na korzyść rosyjską, no, oczywiście. Po prostu Ukraina jest państwem słabszym, biedniejszym. 8% PKB dawała huta w Azowie właśnie, ten Azowstal. No właśnie. Całego PKB Ukrainy. Oczywiście pomoc Zachodu, bo Zachód bardzo pomaga, także w finansowaniu urzędników, wypłacaniu pensji, emerytur, jest poważna. Natomiast im dłużej ta wojna będzie trwała, tym częściej będą się pojawiały głosy. No, przepraszam bardzo, ale w Afryce ludzie głodują, są nieszczęścia w innych częściach świata. Dlaczego akurat Ukrainie pomagamy, a nie gdzie indziej? Takie głosy się w społeczeństwach Zachodu będą pojawiać. No dobrze, w takim razie, jak to wygląda w tej chwili? Mówimy wszyscy o tym, dobrze, oni nie mają benzyny. To jest poważnym problemem, rzecz jasna, zwłaszcza dla ludzi, którzy tam muszą mieszkać. Ale to, że padł eksport z Ukrainy, oznacza, że Ukraina nie ma pieniędzy. A co z pszenicą? Zboża i Ukraina była jednym z głównych dostawców zbóż na rynek światowy. Afryka, Bliski Wschód. Tak. W zasadzie można powiedzieć, żyły ze zbóż ukraińskich i teraz ich brak może doprowadzić do bardzo poważnych kryzysów. Ale Ukraina nie będzie miała jak sprzedawać, prawda, te zboże, no bo mówi się, że może trochę przez Polskę, no ale nie przewieziemy wszystkiego przez całą Ukrainę do Gdańska. Czy znaczy, będziemy się starać na pewno pomóc tak, jak można, tak? Czyli przez Polskę ten transport, przez Rumunię, przez Konstancję. Wszystko ten szło przez Odessę, będzie. Prawda? Większość szła przez Odessę, część szła przez Konstancję. W dalszym ciągu i Rumunia, i Polska będą takimi oknami Ukrainy na świat, ale pojawiają się pomysły, że społeczność międzynarodowa będzie musiała zainterweniować i odblokować Odessę. To możliwe? Wczoraj na naszej konferencji François Bourg, jeden z najwybitniejszych europejskich strategów, Francuz, powiedział, że to trzeba się do tego już przygotowywać, dlatego, że... Czy odblokować siłą, czy tak, Rosjan grzecznie poprosić? Opierając się o prawo międzynarodowe i prawo swobodnej żeglugi, trzeba odblokować port w Odessie. Bez tego, zdaniem François Bourga, grozi nam głód w Afryce, głód na Bliskim Wschodzie, a więc masowa emigracja do Europy, napięcia społeczne, rewolucje, więc prawdopodobnie społeczność międzynarodowa, jego zdaniem, dostanie takiego impulsu, że będzie musiała jednak myśleć poważnie o interwencji. Czy grozi nam głód na świecie, czy grozi nam gospodarczy kryzys i wreszcie, czy Turcja zablokuje rozszerzenie NATO, to wszystko w internetowej części naszej rozmowy w radiu RMF24 i nie zablokuje. Serdecznie zapraszamy. No, pan już się wyrywa. Pan taki wyrywny, to dobrze. No to nie zablokuje Turcja? Nie, chciałem tylko uspokoić. Uspokoić i chciałem też, aby nasi słuchacze, radiosłuchacze nie pozostali w takiej niepewności. No dobra. Ale Erdogan mówi, nawet nie musicie tutaj przyjeżdżać. W ogóle się tutaj nie wybierajcie, szkoda pieniędzy na bilety. Nie ma mowy, nie zgodzę się, wy Kurdów, czyli terrorystów, utrzymujecie, nie zgodzę się, nie ma mowy, cześć. Pa. Sojusz Północnoatlantycki jest organizacją, która podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu. Czyli Turcja musi się zgodzić. Musi się zgodzić. Każde państwo się musi zgodzić. Także prezydent Chorwacji coś tam opowiadał, że Chorwacja... Tak, ale prezydent Chorwacji nawet nie udaje, że tak naprawdę dochodzi o to, żeby to jakoś tak ponaciskać Bośnię i Hercegowinę i to wystarczy. Raczej Turcja stosuje taktykę, do której to wszyscy sojusznicy się już przyzwyczaili, znają bardzo dobrze. To nie pierwszy raz? Nie jest pierwszy raz. Polska dwukrotnie w sprawie tak zwanych planów ewentualnościowych, czyli takich planów, które NATO przygotowuje na wypadek wojny. Te plany były blokowane przez Turcję. Więc myśmy... A to dlaczego? No,
Dlatego, że Turcy usiłowali a to jakieś stanowisko utargować w sojuszu, a to jakąś koncesję gdzie nie. To jest bazar. Więc ta taktyka bazaru... Powiem tak, byłem na wielkim bazarze w Stambule i... To jest taktyka bazaru i to jest taktyka negocjacyjna. To jest pewna kultura dyplomatyczna, którą wszyscy w sojuszu dobrze znają, dlatego nie ma zbyt takich emocjonalnych, nerwowych reakcji. Tak. Chyba w mediach słyszy się to... Przepraszam, ja już nawet usłyszałem coś takiego, co mną lekko wstrząsnęło, bo zastanawiam się, jak dziennikarze mogą takie rzeczy mówić, że w zasadzie Turcja nie jest taka ważna. Finlandia jest dużo ważniejsza, więc może wyrzućmy Turcję z NATO. Finlandia jest fajna. Turcja jest bardzo ważna. Po pierwsze dlatego, że kontroluje ciśniny Bosfor i Dardanele. Tak. Zamknęła te ciśniny po rosyjskiej agresji na Ukrainę dla marynarki wojennej rosyjskiej. Turcja jest bardzo ważna z punktu widzenia położenia geograficznego. Oczywiście. Jak gdyby, Bliski Wschód. Bliski Wschód, Azja Środkowa. To jest bardzo ważny sojusznik. Mało tego, to jest druga armia w sojuszu, jeżeli chodzi o potencjał militarny, więc wszyscy ci, którzy opowiadają, że Turcja jest nieważna... I że Finlandia jest ważniejsza. Raczej Turcja jest także ważna dlatego, że musi się zgodzić na rozszerzenie sojuszu. Więc jak gdyby wszystkie inne dywagacje należy odłożyć na bok. Czyli Turcji się nie chcemy pozbyć z NATO. Bo... Odradzałbym. No, ale, przepraszam, ja mówię to, powtarzam argumenty, które docierają do naszych słuchaczy. Rozumiem. Pan się uśmiecha, ja też się uśmiechnąłem, a w zasadzie złapałem za głowę. Takie brednie słyszę. No ale dobrze, czyli nie wyrzucamy Turcji, musimy się z nią dogadać. To proste pytanie. No czego chce Erdogan? Czego chcą Turcy? Pieniędzy? Erdogan chce, tak użyję takiego słowa, harmonizacji polityki w sojuszu wobec... organizacji i osób, których on uważa za wrogów. Za używanie takiego języka ja naciskam przyciski. Tak, zapadka w pana. Tak. Więc on chce, aby wszyscy uznali, że jego polityka wobec opozycji i wrogów politycznych, tak jak Kurdowie na przykład, jest zasadna i aby wszyscy mu w tej polityce pomagali. Więc mają ścigać tych jego wrogów, także Szwedzi, Finowie, mają ich aresztować lub wydać sprawiedliwości tureckiej. Tak. Rozumiem, czyli generalnie odczepcie się od moich Kurdów, oni są moi, ja się z nim rozprawię. To raz. Wreszcie, zwłaszcza Finlandia, zwłaszcza Szwecja, miała taką politykę poprawiania demokracji wszędzie na świecie. I jak gdyby rekomendowała, co należy zrobić, krytykowała, więc oni, Szwedzi są znani z tego. No teraz się okazuje, że Szwedzi potrzebują Turcji, żeby zagłosowała za ich członkostwem w sojuszu. Czyli nie będą już pouczać Turków na temat praw kobiet, praw gejów i wolności prasy? Myślę, że chwilowo będą mieli inne priorytety. Rozumiem. Czyli generalnie o to chodzi Erdoganowi. Czyli po pierwsze... Kurdowie to jest moja sprawa i zostawcie mi metody walki z nimi. Oraz po drugie, zajmijcie się sobą, a nie demokracją, a nie stanem demokracji w Turcji. Tak, tak jest. To nie jest wasza sprawa. Demokracją w Turcji zajmuję się ja. To powiedziałbym, sprawa demokracji w Turcji jest dość jasno przynajmniej powiedziana. Demokracja ma na imię Erep. No, tak jak Turcy mówią w ten sposób, że skoro my nie zajmujemy się demokracją w Szwecji, to bardzo prosimy, żebyśmy nie zajmowano demokracją. Rozumiem, że o Szwajcarii, o Chorwacji w ogóle nie musimy mówić, bo prezydent Milanowicz da się przekonać bez trudu. Że... Zdaje się, że odciął się od niego nawet własny minister spraw zagranicznych, który powiedział, że Chorwacja na pewno nie będzie państwem, która komukolwiek zablokuje członkostwo w sojuszu. Ale prezydent tam musi tam mówić, chyba zdaje się, na użytek wewnętrzny, bo on jest która się upominała o prawach chorwackiej mniejszości w Bośni. Prezydent z całą pewnością dąży do tego, aby być politykiem zauważalnym i aby kształtować taką wrażenie decyzyjności. Której nie ma. No, ma ograniczone. To zostawmy w takim razie Chorwację. Pana zdaniem Turcja nie zablokuje rozszerzenia NATO i już wkrótce zarówno Finlandia, jak i Szwecja staną się członkami sojuszu? Uważam, że Turcja będzie blokować. Natomiast ostatecznie nie zablokuje. Rozumiem. No to rzeczywiście przed nami pewnie taki dyplomatyczny spektakl. Głośny. Ponieważ Turcy bardzo głośno negocjują. A propos dyplomacji. Czy ambasador Rosji w Polsce, Sergiej Andrzejew, powinien zostać z Polski wydalony?
To jest tak, że samo wydalenie musi być elementem jakiejś polityki, jakiejś strategii politycznej, więc musi mieć jakiś cel. A dzisiaj jest taki bardzo strategiczny nastrój. Tak, dlatego, że no, oczywiście możemy sobie sprawiać przyjemność, wydalając różnego rodzaju dyplomatów, także ambasadora Rosji. Myślę, że spora część społeczeństwa polskiego uznałaby to. Tak jest, wreszcie. Brawo. Brawo. Natomiast, opozycja wzywa do tego. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że po wydaleniu ambasadora ranga relacji, a więc możliwość załatwiania czegoś w Moskwie, zostanie ograniczona. Panie doktorze, czy my w ogóle cokolwiek w tej Moskwie załatwiamy? No jeżeli nam aresztują jakiegoś polskiego obywatela, a mogą. Nie wszyscy wyjechali. Więc no, trzeba będzie tam iść i dopominać się. Trzeba będzie mu jakiegoś prawnika załatwić. Trzeba będzie mu... I tak załatwia konsul. Otóż tak, zawsze można obniżyć relacje dwustronne. Tak? Litwa to zrobiła. Problem polega na tym, czy aspirujemy do poziomu relacji, które ma Litwa z Rosją, czy Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, które nie obniżają swoich relacji. Więc jeżeli będziemy aspirować do dużych państw, tak, do tego poziomu, to musimy o sobie odpowiedzieć na pytanie, jakim elementem naszej strategii jest wyrzucenie rosyjskiego ambasadora z Polski. Czyli pan, to jak słyszę, nie mówiąc tego wprost, raczej odradza takie pomysły. Znaczy, ja uważam, że trzeba sobie postawić pewne, sformułować pewne kryteria, kiedy to zrobimy, tak? Jeżeli Rosja zacznie nam grozić agresją, to moim zdaniem to jest absolutnie dopuszczalny element w naszych relacjach. Nie możemy tolerować każdych słów, które są pod adresem Polski wypowiadane. No ale wie pan, że Rosja ma, jak każde państwo, wielu swoich pożytecznych polityków, takich quasi polityków, też ekspertów, którzy są wypuszczani co jakiś czas, by właśnie na potrzeby propagandowe. Nie wiem, czy pan redaktor wie, a widzowie na pewno nie, że ambasador Andriejew w zasadzie nieustannie znajduje się w Polsce pod groźbą wydalenia. Zaraz jak przyjechał, udzielił takiego wywiadu. Tak, pamiętam to oczywiście. Udzielił takiego wywiadu bodajże stacji TVN, w którym powiedział, że nie było rosyjskiej agresji 17 września i Polska była wyzwalana. Więc i wtedy MSZ rozważał pozbycie się go natychmiast. Myślę, że to był błąd, żeśmy go wtedy nie wyrzucili. Czyli wtedy trzeba było go wywalać. W 2015 roku. Wtedy już nie opowiadałby rzeczy, które zdążył naopowiadać do tego czasu. No dobrze, to ambasador na razie tutaj jest. To jest rzeczywiście problem. Problemem są w ogóle, znaczy właśnie, no, czy my mamy aspiracje do tego, by prowadzić jakąkolwiek politykę z Rosją, to jest pewnie temat na zupełnie inne posiedzenie. A czy musimy mieć aspiracje, tak? Znaczy, tak czy inaczej, ten konflikt rosyjsko-ukraiński zostanie rozwiązany jakąś metodą dyplomatyczną. To znaczy, no właśnie, chciałem o to pana spytać. Na samym końcu, tak, jak już obie strony uznają, że nie mają więcej do osiągnięcia na polu bitwy, będą musiały rozmawiać. Przecież pokoju nie mogą podpisać, bo nie wypowiedzieli sobie wojny. Więc... Tym bym się takim formalizmem nie przejmował. Zawsze można podpisać układ o dobrym sąsiedztwie i wspaniałej współpracy. No, zdaje się, że prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Scholz namawiają do tego prezydenta Zełenskiego. Tak, natomiast cały problem polega na tym, że nie potrafią namówić prezydenta Putina. No właśnie, kiedy spytałem Adama Eberharda, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, o to, czy dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim, powiedział, że absolutnie nie. Też tak uważam. Znaczy, prezydent Putin zbudował na potrzeby wewnętrzne obraz Zełenskiego jako arcywroga Rosji. Tak, a na potrzeby propagandy jeszcze w dodatku narkomana, homoseksualisty i nie wiem, co tam jeszcze. Putin Zełenskim gardzi. Oczywiście to nie jest żaden problem, ponieważ Łukaszenką też gardzi. Problem polega na tym, że na razie Zełenski odnosi upokarzające dla Putina sukcesy jako polityk i jako przywódca narodu, który w zasadzie powinien skapitulować, a broni się. Zełenski występował już we wszystkich parlamentach, online, bo online, ale jednak we wszystkich parlamentach świata, rozmawiają z nim wszyscy, oprócz papieża, i nawet na otwarciu festiwalu w Cannes Zełenski wystąpił. Putin nie ma szans rozmawiać z nikim poza kanclerzem Austrii. Zełenski sformatował swoją rolę jako polityka
jako aktora, który mobilizuje światową opinię publiczną na rzecz pomocy Ukrainie. I robi to znakomicie. To ja jeszcze jedno pytanie, nie o wschodzie, ale bardzo ważnych dla nas rzeczach, czyli o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. Myśli pan, że ten serial pod tytułem Przyznawanie Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy, tak to należało powiedzieć, z Europejskiego Funduszu na Krajowy Plan Odbudowy po pandemii. Czy ten serial wreszcie się skończy? Myślę, że tak. To znaczy nie można tych środków blokować wiecznie. Można. Nie, dlatego, że się jak gdyby jak ten perspektywa czasowa się skraca, potem dochodzi pewien moment, w którym będzie trudno te środki wydać jednocześnie. To już nie będzie problem Ukrainy, przepraszam, Unii, Komisji Europejskiej. Trzeba też pamiętać o tym, że środki są blokowane nie ze względu na argumenty prawne, ale ze względu na argumenty polityczne. Więc jeżeli... A to jest obszar... Pan mówi, że te argumenty prawne to jest tylko pretekst? No, ja uważam, że ponieważ toczą się negocjacje polityczne, to chodzi o politykę, a nie argumenty prawne. No to prawda. A kto prowadzi te negocjacje? Tak naprawdę, realnie. Kto z kim? No to zawsze jest tak, że komisja, która reprezentuje głównych udziałowców. Chciałbym pan wymienić tych głównych udziałowców? Nie, już się nie będę w to wdawał, ale niewątpliwie duże państwa członkowskie. Tak to podpowiedzieć panu, że dwa największe państwa członkowskie, które są zainteresowane, to Francja i Niemcy? Tak mówią na przykład dziennikarze. Panie doktorze, ale ja akurat chciałem z pana eksperckiej, strategicznej wiedzy skorzystać, a nie wygłaszać swojej mądrości. Znaczy, niewątpliwie jest tak, że i to publicznie, zwłaszcza prezydent Macron wielokrotnie mówił, nawet oskarżając prezydenta, premiera Morawieckiego o różne niestworzone rzeczy, wyciągał ten argument. Więc niewątpliwie są dwie rzeczy. Tak? No jest ta procedura praworządności zgodnie z artykułem 7, no jest ten kwestia Krajowego Planu Odbudowy. I to są dwie różne procedury. W sprawie Krajowego Planu Odbudowy do Polski nie ma żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sposób wydawania środków europejskich, unijnych. Do Węgrów są takie zastrzeżenia. Polska jest jednym z najbardziej transparentnych krajów, jeżeli chodzi o wydawanie. Gdyby transparentność miała być problemem, to Bułgaria w życiu by nie miała przyznanych pieniędzy. Otóż to, więc pan redaktor dochodzi do takiego samego wniosku, Borisow, który staram się upowszechniać, że chodzi o politykę, a nie o fakty, a tym bardziej argumenty prawne. Czy pan też należy do fanklubu Bojko Borisowa, tak jak ja? Ja jestem należę do fanklubu wszystkich przywódców europejskich, którzy starają się pchnąć Europę ku lepszej przyszłości. On ją pcha, naprawdę pcha. Znaczy, nie wiem, chwilowo może mieć problemy z opuszczaniem pokoju, bo go chyba chcą aresztować, czy już aresztowali, ale to mniejsza z tym, nie o Borisowie. Jeszcze mamy 2 minuty i to są te 2 minuty na rozmowę o strategach. Pan tu ściąga do Warszawy strategów, nie polityków. Czy oni mają jakieś przełożenie na to, co się później będzie działo w światowej polityce? Czy to są tylko jejogłowie? Nie, nie. Znaczy to nie są... właśnie, to nie są akademicy. To są praktycy. To są ludzie, którzy za pomocą albo udziału w debacie publicznej, albo doradzając decydentom, mają wpływ na sposób, w jaki decydenci myślą o przyszłości. Dlatego warto rozmawiać z takimi ludźmi, ponieważ oni mają przełożenie, tak? Można powiedzieć przełożenie, czyli mogą iść do decydenta i powiedzieć tak, w Warszawie słyszałem to i to i to. Amerykanie, którzy brali udział w tej konwencji, mówili to i to, a Francuzi to, a Brytyjczycy tamto. Kształtuje się pewien konsensus. Chcę mi pan powiedzieć, że na przykład dzięki takim konferencjom mamy też wpływ, nie wiem, no, na stanowisko Niemiec, Francji, Zachodu w ogóle w sprawie wojny na Ukrainie? Przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, aby ukształtować takie myślenie, że Warszawa jest dobrym miejscem do dyskusji o przyszłości Zachodu i o wspólnej strategii wobec Rosji i Ukrainy. Jesteśmy jedynym państwem Unii Europejskiej i NATO, które sąsiaduje zarówno z agresorem, jak i ofiarą agresji. Jesteśmy największym państwem na wschodniej flance sojuszu. Jesteśmy sojusznikiem amerykańskim, dzięki współpracy z którym
ta pomoc Ukrainie jest skuteczna. To jest, mało tego, mamy fantastyczne doświadczenia historyczne. Wiemy, jak się wojuje z Rosjanami. Wiemy, co to znaczy. I chcemy tej wojny uniknąć. Więc rozmawiając z tymi strategami, możemy wpłynąć, czy upowszechnić nasz sposób myślenia na temat Rosji. To się nazywa soft power po angielsku? Nie lubię tego określenia, dlatego że ono znaczy coś innego niż to, niż sposób, w jaki się dziennikarze nim posługują. Ale to może innym razem. Innym razem. Sławomir Dębski, dyrektor, szef. Pan nie lubi słowa szef. Nie lubię. Dyrektor. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Strateg, proszę państwa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.